Dzień Wschodzi z Dziennikiem Wschodnim. Krzysztof Kot, dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem, jak Państwo widzicie, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Witam Pana, witam Państwa. Pierwszy raz po wyborach, można powiedzieć. Panie marszałku, jak tam? Druga kadencja, ale to tylko Pan się ostał z poprzedniego zarządu. No tak wyszło, że zmiany, że polityka potrzebuje zmian. Czy to dobrze, tego nie wiem, ale pamiętajmy, że ci, którzy są w tej chwili w zarządzie, mam nadzieję, że spełnią oczekiwania i będą jeszcze lepsi niż poprzednicy. No, to taka pod moim skromnym kierownictwem. Pod skromnym kierownictwem, pod twardym przywództwem, silną ręką marszałka Stawiarskiego. Nie wiem, czy silna ręka, ale na pewno wyrazista, bo ja lubię mówić prawdę i lubię robić rzeczy konkretne. Nie lubię tego, co w polityce jest najwięcej, gadania, gadających głów, tego przekonywania się do rzeczy już oczywistych, tego, że przekonywać nieprzekonanych, czy odwrotnie robić to, żeby istnieć. W polityce trzeba działać. Ja jestem zwolennikiem klasycznej praksologii, czyli tego sztuki działania praktycznego i umiejętności poruszania się w zaspokajaniu żywotnych interesów mieszkańców, w tym wypadku województwa lubelskiego. Panie marszałku, nie jest trudniej, no bo jednak razem pracowaliście przez te kilka lat, no już każdy jakiś tam wycinek tych kompetencji miał, czymś się zajmował. No i chyba łatwiej byłoby to kontynuować, niż tutaj jakby wchodzą zupełnie nowe osoby. To zanim się w tym wszystkim, mówiąc krótko, trochę połapią, wprowadzą swoje porządki, no to nie tracimy trochę czasu? Chyba nie, bo to są osoby ambitne. Pragnę przypomnieć Państwu, że ten zarząd jest de facto nowym zarządem poza moją osobą i to są osoby młode, ambitne, chcące działać, także być może ich ta młodość i ta chęć tworzenia czegoś nowego, pokazania się w dobrym świetle, wręcz przeciwnie, może dać nowe impulsy do działania zarządu i jeszcze lepiej realizować nasze wizje rozwoju Lubelszczyzny. Ja wierzę w to głęboko, bo ja wierzę w ludzi generalnie. Ale panie marszałku, to pan, że tak to był pana autorski pomysł, żeby wymienić cały zarząd, czy po prostu jakieś inne tutaj uwarunkowania zadecydowały? Znaczy ja, państwo wiecie, że wybory do sejmiku to są te wybory stricte polityczne wybory, bo tutaj partie polityczne dają swoich kandydatów na radnych, później kierownictwo partii politycznych desygnuje na stanowisko marszałka, wicemarszałków, dlatego to jest nie mój pomysł, ale z którym się całkowicie zgadzam, bo jeśli taka jest decyzja, że trzeba próbować troszeczkę inaczej, odświeżać, odmładzać, no to mi nic nie pozostaje innego, jak tylko przyklasnąć i realizować program Zjednoczonej Prawicy tutaj w Lubelskiem. No bo rozmawialiśmy jeszcze przed wyborami. Mówił pan, że chciałby pan dalej być marszałkiem, no ale zdaje się pan tutaj jako wierny żołnierz partii, coś takie, tak mniej więcej w tym ale ja tonie to, ale ja to potrzebuję. Określenie padało. Czy ja rozumiem, że jako wierny żołnierz partii dostał pan rozkaz bycia marszałkiem, dostał pan ekipę i pracujecie, tak? Tak jak w 2018 roku, ja przypomnę Państwu, że ja w 2018 roku miałem stanowisko wiceministra sportu i zostałem tutaj poproszony, żebym został marszałkiem. No i zostałem. W tym roku stało się podobnie, a jeśli chodzi o skład rządu, który został przedstawiony przeze mnie na tej pierwszej sesji. No jest to skład rządu w oparciu o rekomendacje władz, rekomendacje Zjednoczonej Prawicy. No i teraz działamy. Czas na działanie. No dobrze, rozliczać będziemy za jakiś czas. Dajmy się rozkręcić. Należy jednak do osób takich, które dają chociaż chwilę, żeby była szansa cokolwiek zrobić, zanim zacznie się rozliczanie, bo wiadomo, że nikt jakby z marszu pewnych rzeczy nie jest w stanie przeskoczyć. Ale teraz już odejdźmy od tej polityki, bo już dość. Teraz porozmawiajmy o kongresie Trójmorza. Czwarty samorządowy kongres Trójmorza rusza właśnie dzisiaj. Obsada bardzo silna, obsada międzynarodowa. Panie marszałku, to ten format się sprawdził?
Chyba się sprawdza, bo pamiętajmy, że ideą samorządowego Kongresu Trójmorza było zejście na poziom samorządów. Ja przypomnę Państwu, Trójmorze to 12 państw. W tym roku dołączyła jeszcze Grecja do państw Trójmorza. 12 państw, które są państwami z wyjątkiem Austrii, która bierze tak w Trójmorzu, nie bierze aktywnie udziału, bo Austria kiedyś została doproszona przez prezydenta Dudę i przez prezydent Chorwacji, panią Kitarowicz, kiedy się tworzyła formuła Trójmorza na szczeblu prezydencko-premierowskim, tak, w 2016 roku. To w tej chwili nasz patent na to jest, żeby to Trójmorze integrowało samorządy, regiony w tej 12, a w tej chwili w 13 państw. Krajów biedniejszych, krajów wschodniej Europy i krajów bałkańskich. I przypomnę, że Trójmorze to jest pas krajów od Litwy, Łotwy, Estonii poprzez Polskę i skończywszy na Słowenii, Chorwacji, Bułgarii i w tym roku Grecji. To jest element polityczny taki, który ma uzupełniać Unię Europejską. Tak jak powiedziałem, my jesteśmy grupą tych państw biedniejszych, tych państw aspirujących do bycia bogatymi państwami Zjednoczonej Europy. I ta formuła samorządowa, która ma polegać na tym, że 250 regionów w tych państwach, które są, razem aktywnie współpracują. Miasta mają współpracować, mamy przekazywać sobie wzajemne doświadczenia i pokazywać Europie, że poziom samorządowy, współpracy samorządowej jest równie ważny jak poziom ten ogólnopaństwowy, gdzie mamy prezydentów, premierów, którzy realizują określone wizje rozwoju swoich państw i tej części Europy. Pamiętajmy, że ta część Europy to jeszcze do niedawna był swoisty parias. Unia Europejska dała nam szansę, ale pamiętajmy, że łatwiej zawsze w pewnej grupie działać, nie przeciwko Unii Europejskiej, ale w ramach tej Unii Europejskiej wspomagać się wzajemnie i napędzać się do tego, żeby ten rozwój gospodarczy był szybszy, bo o to w tym wszystkim tutaj chodzi. No właśnie, panie marszałku, tak jak patrzę na program, bo tutaj też jest kwestia uniwersytetów, tak, nawiązania, rozumiem, współpracy takiej pomiędzy ośrodkami akademickimi też w tych poszczególnych krajach i to jest jeden jakby z ważniejszych, widzę, punktów tutaj tegorocznego kongresu. Powiedzmy w ogóle generalnie, jakie są najważniejsze rzeczy, o których no, chcecie debatować akurat w tym roku? No w tym roku na pewno będziemy na poziomie regionów debatować o sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja dotyczy wszystkich krajów na świecie, w tym także krajów Trójmorza, które tak naprawdę zaczynają mieć ze sztuczną inteligencją nie problemy, tylko musimy sobie odpowiedzieć na pytanie o zaletach i zagrożeniach sztucznej inteligencji w konkretnym przypadku rozwoju poszczególnych krajów czy poszczególnych regionów. Wiadomo, że ideą Trójmorza było bezpieczeństwo energetyczne. Ono zawsze jest ważne, bezpieczeństwo energetyczne naszych regionów. Ważnym jest infrastruktura wokół Via Carpatii, bo tą osią państw Trójmorza jest jednak Via Carpatia, czyli ta droga budowana od Salonik poprzez Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę, na Litwę i do krajów na Bałtyckie. Żeby się dokończyła. Cały czas jest problem jeszcze. I te tak zwane infrastrukturalne projekty są bardzo ważne dla nas. No, ważna jest współpraca na polu nauki, tak jak pan powiedział, w tamtym roku podpisał na bazie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podpisano umowy z kilkoma uniwersytetami o tak zwanej sieci uniwersytetów państw Trójmorza. No, współpraca jest najważniejszym elementem kongresu, bo pamiętajmy, że łamie się lody, łamie się wzajemne uprzedzenia między ludźmi poprzez częstą wymianę. I oczywiście w tym roku będzie także kultura. Kultura w krajach sieci Trójmorza. Będzie ten komponent grecki, gdzie będziemy nawet koncert muzyki greckiej będzie, która w tym roku weszła w skład Trójmorza. I będziemy mówić o wpływie kultury na to, co się nazywa budowaniem nowoczesnych społeczeństw państw
Trójmorza. To są elementy, które mają nas pokazać, że jesteśmy w stanie współpracować na poziomie samorządów, regionów, miast, miasteczek z różnymi państwami Trójmorza i wymieniać własne doświadczenia i pokazywać, jak można lepiej, jak można wykorzystać kulturę do rozwoju, jak można wykorzystać tą sztuczną inteligencję, co trzeba zrobić wzdłuż Via Carpatii, żeby było jeszcze lepiej. I przede wszystkim jak współpracować gospodarczo, bo będzie także forum gospodarcze i będziemy rozmawiać o gospodarce w państwach Trójmorza. To są oczywiście truizmy, prawdy oczywiste, ale pamiętajmy, że jeśli przyjedzie 700 uczestników, każdy coś wniesie, każdy coś powie i zadzierżgną się te tak zwane nici przyjaźni i będzie wymiana gospodarcza, kulturalna i o to w tym wszystkim chodzi. No tak, byle tylko nie zrobił się chaos, bo jak 700 osób przyjedzie i każda powie co innego, no to trudno będzie wypracować wtedy jakieś wspólne zdanie. Wie pan, nie jestem biblistą, ale to wszystko z chaosu powstało. Także, na początku był chaos, ale też widzę tutaj jakby jeden z ważnych elementów, cyberbezpieczeństwo. No to w tych czasach to jest chyba jeden z ważniejszych tak naprawdę punktów. Jak pokazuje wojna hybrydowa, którą stosują Rosjanie wobec całej Europy i całego świata, bo wpływają na wybory nawet w Stanach Zjednoczonych, wpływają na depesze Polskiej Agencji Prasowej. Ostatnio przecież mieliśmy fake news, że w Polsce będzie następowała mobilizacja żołnierzy, mobilizacja mężczyzn w Polsce do wojny, do jakiejś tam wojny. To jest bardzo ważne i wydaje nam się, że cyberbezpieczeństwo w połączeniu ze sztuczną inteligencją, no to są te tematy, kluczowe tematy dla rozwoju nowoczesnych państw, bo pamiętajmy, że w tej chwili bez państw, które są mocno zinformatyzowane, no nie ma szybkiego rozwoju. Ja tylko mogę powiedzieć państwu, że jeśli chodzi o informatyzację, no to Polska jest w czołówce państw europejskich. Jeśli chodzi o bankowość, jesteśmy na pierwszym miejscu. No to rzeczywiście pandemii mocno nas i dlatego cyberbezpieczeństwo w Polsce jest na wysokim poziomie, ale być może jesteśmy w stanie coś zaoferować naszym sąsiadom, naszym przyjaciołom z państw Trójmorza. Być może oni są w stanie zwrócić uwagę na elementy cyberbezpieczeństwa, które oni widzą, żeby ta bariera cyberbezpieczeństwa była bardzo, bardzo szczelna, żeby nikt nie był w stanie w jakiś sposób zakłócić wszystkiego, co się nazywa funkcjonowaniem sieci globalnej. 25 krajów, 240 wybitnych prelegentów, ponad 1500 uczestników. To było rok temu. To było jakby rok temu. W tym roku będzie trochę mniej. Będzie 150 prelegentów, będzie 700 uczestników. O połowę mniejszy kongres wyszedł. Tak, no bo pamiętajmy, że kongres jest adekwatny do możliwości, sił i środków, ale dla nas najważniejszą rzeczą jest to, że nie zawiodły samorządy, że będzie praktycznie z 12 krajów będzie przedstawiciel jakiejś formy samorządu, czy to regionu, czy to miasta, i to jest dla nas najważniejsze, czyli ta formuła współpracy na poziomie samorządów państw Trójmorza rozwija się i będzie się rozwijało, bo coraz więcej samorządów regionów przystępuje do sieci regionów Trójmorza, samorządów Trójmorza, i to jest z tego najważniejsze. Panie Marszałku, osobiście dla Lubelszczyzny, co by pan chciał po tym kongresie uzyskać? No osobiście dla Lubelszczyzny to przede wszystkim pogłębienie współpracy gospodarczej, bo pamiętajmy, że małe i średnie przedsiębiorstwa to motor, koło zamachowe każdej gospodarki. I te małe i średnie przedsiębiorstwa są zarówno na Węgrzech, w Słowacji, w Bułgarii, w Rumunii, w krajach nadbałtyckich i oczywiście w samorządach tych stowarzyszonych z nami na Ukrainie, bo tu trzeba powiedzieć, że te samorządy także są w Trójmorzu na zasadzie regionów stowarzyszonych
I to jest chyba najbardziej istotne, a także pogłębienie współpracy tej naukowej na kanwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i tego, co on tworzy razem z zaprzyjaźnionymi uniwersytetami. No i plus do tego mówimy o kulturaliach, czyli pogłębienie współpracy kulturalnej, bo nic tak nie łagodzi obyczajów i nic tak ludzi nie zbliża do siebie, jak przeżywanie kultury naszych sąsiadów i razem oglądanie pewnych rzeczy, które powodują, że kultura wschodu miesza się z kulturą południa, czy też z kulturą Europy Centralnej. No tak mi się uśmiechnąłem się, bo kiedyś w Sejmie było takie: panie marszałku, muzyka łagodzi obyczaje. Wszyscy wiemy, co się potem wydarzyło, więc oby rzeczywiście było tak, że muzyka łagodzi obyczaje i żeby wszyscy to we właściwy sposób interpretowali. Bardzo dziękuję. Pan goni, że tak powiem, na rozpoczęcie i pełnić honory gospodarza, tak, Kongresu Trójmorza. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, był naszym gościem. No i tradycyjnie wszystkim życzę dobrego dnia.